Witam wszystkich na szlaku. Można pomyśleć, że jestem w jakimś lesie. No, z tyłu nawet szałas jakiś jest ciekawy. Ale nie. Dziś wybrałem się na spacer. Ciężko nazwać to wyprawą. Do parku Fredry. Powiem wam tak. Syf, kiła i mogiła. A to taki piękny park. W sumie, zdradzę wam tajemnicę, to najpiękniejszy park w Kołobrzegu. A to dlatego, że posiada na przykład fortyfikację, więc można coś ciekawego zwiedzić. Posiada wodę, więc jest tam jakieś oczko wodne, które gdyby tylko chcieć i założyć tam fontannę, można by było zrobić coś ciekawego. Syf jest tutaj możliwy, dlatego że de facto rzecz biorąc praktycznie nikt tu nie przychodzi. Trudno się dziwić, bo tu nawet ciężko przejść. Ścieżki są zniszczone. Jest tu bardzo dużo wody, więc w sumie tak naprawdę to jest wszędzie błoto. A przyszedłem zobaczyć, jak się sprawy mają. Także dlatego, że zobaczyć, ile drzew powaliło podczas ostatniej burzy. Zresztą liczyłem na to, że dzisiaj będzie padać. No trochę się zawiodłem. W nocy się wypadało, ale może jeszcze wszystko przed nami, choć jakieś tam słońce wychodzi. Więc takie wyjście w deszczu też jest bardzo fajne. No ale znajdujemy się w parku Fredy. Tak jak powiedziałem, mógłby być to bardzo ciekawy park. Mogłoby być to bardzo ciekawe miejsce. Tu pokażę wam zniszczone, powalone drzewa. Ale nie jest. A nie jest także dlatego, że no niestety, co trzeba stwierdzić z przykrością, w Kołobrzegu nie brakuje ekoterrorystów, którzy poprzez swoje kompletnie oderwane od rzeczywistości postulaty powodują, że przez ileś lat no nie zrobiono tu zbyt wiele. Dalej jest mokro, dalej jest bardzo dużo drzew. Te drzewa, gdy upadają, ja już o tym mówiłem wielokrotnie i powiem tylko tyle, niszczą kolejne drzewa, to tu widać. Jedno drzewo zabiera ze sobą kolejne 3, 2. Tracimy ich dziesiątki rocznie. Aż ten park wreszcie po prostu będzie zawierał puste place. Być może komuś o to chodzi właśnie, że przez taką głupotę promować tego rodzaju bezsensowne kompletnie zachowania. W konsekwencji czego no nie mamy takiego parku, jakbyśmy chcieli. A to jest kapitalne miejsce do tego, żeby po prostu spędzić czas wolny. No bo gdy zwłaszcza w wakacje. Aha, to teraz już wiem, co robili tutaj ci krzyczący turyści. Pokażę wam. Tak to wygląda. Tak wyglądają te ścieżki, których tu nie ma. I to nazywa się parkiem? No to jest takie pytanie do radnych. Czemu oni nie chodzą po tych parkach? Czemu oni, jak robią zdjęcia na Facebooka, tam jest wszędzie czysto, sterylnie, nie ma tego brudu, szajsu, tej takiej kołobrzeskości, takiej, no naprawdę, małostkowości naszej, żeby pokazać, że no właśnie... No właśnie. Po prostu... Nie da się przejść. To już teraz wiem, co przed chwilą robili ci turyści, którzy chyba przez pomyłkę, kompletnie przez pomyłkę się tu wybrali. Buty do prania. O, a teraz i do suszenia. No to w sumie za jednym zaraz. No, ja się nie dziwię, no wyobraźcie sobie, że ktoś idzie tutaj z dziećmi, z rodziną na spacer. A, było polecane w telewizji, tam na portalu. Idziemy. No i wiecie, no i taki spacer, tak jak teraz. No to się kończy fatalnie. Jakie pozostają po tym wspomnienia? Kijowe. Jeszcze można się pokłócić. No po prostu w parku stoi woda. A że stoi woda, to i mnóstwo komarów. No po prostu tną na potęgę. Wiecie co, to się... Ja spodziewałem się spaceru po parku. Halo? Słyszą mnie radni? A nie po lesie, bym się trochę inaczej ubrał. Przyszedłem do parku. Fakt faktem, i tu też trzeba oddać sprawiedliwości. O, można zobaczyć, tak wygląda ten park, w którym podobno woda nie stoi. To patrzcie. To nie jest ścieżka, co nie? To jest po prostu już teren parkowy. Ja nie wiem, jak ja się będę czuł. Jezus Maria! O, ludzie!
Tak. Mogę powiedzieć, robię to dla was, żebyście wy tego nie robili. Ja chciałem, żeby było trochę odwrotnie i pokazać zalety wypoczynku w parku. Tak, lata za mną horda komarów. O jeny. Co parę metrów to gorzej. Nie no, wiecie co, no katastrofa. Patrzcie. To jest ścieżka, to jest główna ścieżka w tym parku. Tak się tu idzie. To jest jeden z naszych sztandarowych parków. Można powiedzieć, że prawie że na ulotkach by się znajdował. Powiem tak. No jeśli to ma być ta regeneracja, to ja faktycznie wolę jechać gdzie indziej. No ale dobra. To tyle narzekania. A teraz trochę plusów. Wybrałem ten akurat zakątek, bo on jest najmniej rozpoznawalny. To jest wschodni zakątek parku Fredry. Najbardziej zniszczony. I w sumie niewiele kto poświęcał tutaj czasu na cokolwiek. Ale powiem wam, że po prostu nawet nie ma gdzie usiąść. Wszędzie powalone drzewa. Mówiąc szczerze, to strach tam nawet wchodzić. Jest tak mokro. No w sumie to już doszedłem... O, i taka jest różnica poziomów, słuchajcie. Tu trzeba wejść aż pod górkę. Zobaczcie. To jest różnica poziomów między tym parkiem, tą częścią, która tu wiedzie dalej na ścieżkę prowadzącą w kierunku Arki, a tym, czym ja tu przyszedłem. Ale powiem wam, że nie wiedziałem, że tu jest aż tak źle. Tu po prostu trzeba stąd zawrócić i poszukać jakiegoś innego rozwiązania, bo są po prostu połamane drzewa. Poprzewracane drzewa, tu ten sztorm ostatni zrobił swoje. Jest niebezpiecznie. To... No tak, wszystko tam jest pochylone. No, masakra. A chciałem zrobić właśnie odcinek o tym, jak się wypoczywa w parkach. To jest park wpisany do rejestru zabytków. I to też powiem wam, że to nie jest tak, że w Kołbrzegu o te zabytki się nie dba. No nie, ale no po pierwsze, można by to zrobić było nieco inaczej, no po drugie, no jest taka grupa ludzi, która powinna milczeć, bo to są właśnie szkody. Tu jest grobla, o, kolejne połamane drzewa. Ja tu powiem wam, byłem ostatnio, przygotowując się do tego odcinka, bo ja tak nie robię. O, i tu kolejne połamane drzewo. Tu są drzewa poniszczone i stoi woda. Nie odpływa z parków, ale zniszczenia. No tego to się nie spodziewałem. W sumie powinno się ceremonię pogrzebową zrobić, a nie wypoczynek. Masakra. Masakra tu na północnym cyplu, przy wejściu na plażę. No katastrofa. Zobaczcie. Nawet roślinność wodna się pojawiła, bo w tej nietce po prostu stoi woda. Tak dużo wody jest w parku. No i to jest oczywiście wylęgarnia komarów tutaj. Po prostu... świeżo pęknięte drzewo.
Już do wycięcia i zobaczcie, to tak wygląda. Lecą drzewa na drzewa. No nic, to będę musiał wynaleźć inne miejsce, bo nawet nie zamierzam tu po prostu wchodzić, nie ma to większego sensu. I tak mam wodę w butach. No ale to ja mam, to tym się nie przejmuję. Natomiast no, nie polecam. Absolutnie no, nie ma sensu tu w ogóle przychodzić, bo to jest żadna przyjemność. Przyjść do parku, postaram się pójść trochę z drugiej strony i zobaczę, co tam jestem w stanie osiągnąć, bo tu absolutnie, absolutnie nie. Czemu? Ścieżka jest fajna. Tylko... Bo to park, prawda? Powiem coś wam tak szczerze i autentycznie. No, nawet się nigdzie nie rozkładam, to nie ma sensu. Bo chciałem pójść posiedzieć w tej części leśnej, nie parkowej. I chciałem pokazać coś nieoczywistego w Kołobrzegu, czyli możliwość wypoczynku w parku. Skoro Park Fredry to park leśny, tym bardziej powinno to predestynować go do tego, żeby taki tytuł pełnić, takiego właśnie króla. Miejsca, w którym faktycznie można fajnie wypocząć. Rewelacja. No, patent taki, którego wiele miast po prostu nie ma, bo te parki są urządzone. Ale to naprawdę to nie urządzenie tego parku, no po prostu nie polega na tym, żeby ludzi wpuszczać no do takich warunków. Ja przed chwilą widziałem turystów, słuchajcie. No weszli do parku i bodzili w błocie razem z psem. Mówią, że byli nieprzygotowani, bo nie wiedzieli, że to takie coś tu. Ale z drugiej strony, słuchajcie, no petarda, dzięcioł. Tutaj tych ptaków jest bardzo dużo, bo to wygląda na las, prawda? Więc tym bardziej można przyjść z dziećmi i im pokazać jakieś takie fajne rzeczy, nie wychodząc do lasu. I to był cały trik tego, co wam chciałem pokazać, że mamy to pod nosem i z tego nie korzystamy. Tu nie ma de facto, rzecz biorąc, przez całe dnie żywej duszy. Turyści, którzy tu idą, to samobójcy. Słuchajcie, no normalnie, bo tu faktycznie, no nie da się, wejścia są, 6 wejść z tego co pamiętam, 1, 2 od strony Fredry, 2 od strony Słukowskiego, 1 od strony Morawskiego, 1 od strony 4 Dywizji Wojska Polskiego, to było główne wejście do tego parku. Nie dość, że zjedzą mnie komary, to już tam pomijam. To jeszcze w dodatku jest to, słuchajcie, zabytkowy park, historyczny park. No tym bardziej, aż się prosi do tego, bo zobaczcie, co my z tymi parkami w Kołobrzegu mamy i skwerami. Nie wchodzić, nie ruszać, niech rośnie. No to jest rzecz, która całkowicie odróżnia nas od krajów zachodu, gdzie te zielone miejsca są dla ludzi, a u nas te zielone miejsca są, ja nie wiem, dla kogo. Dla statystyki, żeby mieć uzdrowisko. Brakuje pomysłu na to wszystko, a widziałem, w ubiegłym roku chyba Darek Jakubowski wysłał mi zdjęcie, czy nawet wcześniej, hamak rozwieszony w Parku Jedności Narodowej. Widziałem też taki hamak w Parku Żeromskiego, czyli jednak są turyści, którzy wykorzystują ten potencjał na tym kierunku. No ale słuchajcie, no, zaproście kogoś, chodź pokażę ci taki zarąbisty park z XIX wieku. Ale po co? Po to? To jest naszym celem? Chyba nie. Podsumowując, no bo chciałem zagotować sobie herbatę, ale mówię, no nie będę wchodził do tej części, która jest, no, zagraża życiu. W ogóle tu powinny być tabliczki, tak, że to miejsce zagraża twojemu bezpieczeństwu, bo no, kiedyś coś się komuś stanie, ktoś tam złamie nogę. Tu, słuchajcie, jest dzika zwierzyna. Sarny tu przychodzą, bardzo często są gośćmi. Ja tutaj też jestem dość często w tym parku, ale powiem wam, że no byłem tutaj przed tą wizytą dzisiejszą, no i sytuacja w parku była zupełnie inna.
No i tutaj też, bo muszę powiedzieć, że po ostatnich tych wszystkich wiatrach pani konserwator pousuwała drzewa, pracowała tu ekipa zieleni miejskiej, czyli miasto coś próbowało zrobić. Ale powiedzmy sobie szczerze, no bez kompleksowego podejścia, bez kompleksowej realizacji jakiegoś takiego docelowego pomysłu na ten park, to jest bez sensu. A chciałem przyjść i pokazać po prostu taki fajny patent na to, jak spędzić taki czas. Właśnie w miejscu, które mamy pod nosem. Ale no niestety moja recenzja tego jest negatywna. No, nie przychodźcie dla was tego bezpieczeństwa, tak powiem po prostu. I park należałoby de facto rzecz biorąc zamknąć. Także dlatego, że nie przynosi nam żadnej chluby, żadnej chwały. No ktoś, kto tu przejdzie, zniszczy sobie obuwie, to będzie po prostu przeklinał i władze miasta, i wszystkich tych, którzy znowu przyjadą do Kurertu i powiedzą, że tak, pogody nie ma, kasy trzepie się nie wiadomo ile, okrada się tych turystów na prawo i lewo, na wszystkim, na czym tylko można, a jak chcą się schronić w parku, czy w ogóle pójść na jakiś spacer, to jeszcze takie dziadostwo, a pobiera się jedną z najwyższych w Polsce opłat klimatycznych. No to skoro tak, to nie. To faktycznie ktoś może powiedzieć, że koło brzegu nie poleca. No i to są takie właśnie kryzysy, takie momenty, w których chce się człowiek zapytać, no tak, ale zrobiliśmy ileś zabytków, zrobiliśmy ileś parków. No ale no niestety, tak, w tej beczce miodu jest taka łyżka dziegciu i za to trzeba się zabrać. I to czym prędzej, bo ten park z każdym rokiem będzie tracił drzewa, te drzewa powycinać trzeba park osuszyć, trzeba odprowadzić wodę, bo bez tego po prostu będzie katastrofa. O tym mówiłem, to nie jest nic nowego, no ale mówię, no chciałem dzisiaj przyjść i pokazać wam miejscówkę. No ale nie. Cóż, do zobaczenia na szlaku, gdzie indziej.